Dzień dobry kochani, dzisiaj zaczynam vlog od obiadu, przepraszam, bo prawda jest taka, że śniadanie zjedliśmy w biegu, Artur musiał wyjechać szybko, ja siedziałam praktycznie przez cały czas przy komputerze. Słuchajcie, i zaraz wam powiem, co ja tu robię. Więc tak, gotuję ziemniaczki, tutaj mam jajko sadzone, mam zsiadłe mleko, a tutaj jeszcze dodatkowo robię zupę buraczkową, mam ugotowane buraki już, ale to już będzie raczej na jutro czy tam na później, bo na razie robię tak na szybko, po prostu jajko sadzone z zsiadłym mlekiem, z ziemniaczkami. Dzień dobry i jeszcze mam, słuchajcie, buraczki, co ja tu mam, buraczki. Mam buraczki z Lidla, to są, i buraczki mam to z Makro, kupiłam jeszcze wtedy w tym sześciopaku. Wezmę te, otworzę, to są wiórki, to są wiórki. I taki będzie obiad na szybko, po prostu ja sobie zjem, nie wiem o której Artur zje. No ale no niestety, taki dzisiaj po prostu jest dzień. Ja tak naprawdę siedziałam przed komputerem bardzo długo, miałam dzisiaj tyle rzeczy do zrobienia, na maile musiałam odpisać, musiałam, słuchajcie, zrobić reklamację takiej piły szablastej, dlatego że no, piła szablasta, która była kupiona w Lidlu, ona ma 3 lata gwarancji, a niecały rok minął, bo w styczniu będzie rok i ona już naprawdę nie ma siły piłować, więc, ale bardzo fajnie, zadzwoniłam po prostu na telefon, bo tam można też online złożyć wniosek i tak dalej, ale wiecie, ale stwierdziłam, że lepiej zadzwonię i wszystko udało mi się tak naprawdę, wiecie, załatwić przez telefon, także teraz czekam na odzew. Jeśli chodzi o mój telefon, to z reklamacją jeszcze nic nie wiadomo, nie mam w ogóle jeszcze znaku. No, także sobie czekam, zobaczymy na co wyczekam. I jeszcze musiałam tam z Urzędem Miasta też przez internet pozałatwiać różne sprawy. Dzwoniłam do Urzędu Miasta, słuchajcie, pół godziny byłam jako pierwsza czekająca w kolejce, niestety się nie doczekałam. Nie wiem. Byłam pierwsza, cały czas byłam pierwsza i byłam pół godziny pierwsza, ale niestety nikt nie raczył ze mną porozmawiać, więc to, co mogłam, zrobiłam przez internet. Nie wiem. Zobaczymy, co z tego wszystkiego w ogóle wyniknie. Więc no, naprawdę dzisiaj spędziłam ze 3 godziny od rana. Także całkiem niedawno się przebrałam w ogóle, bo cały czas siedziałam w piżamie i w szlafroku, bo nawet nie miałam w ogóle czasu iść się ubrać. Nie miałam też czasu iść pod prysznic, a już bym musiała, chociaż wiecie, tak staram się głowę moją, przez to, że mam szwy, staram się oszczędzać po prostu i nie iść myć, więc może jeszcze dzisiaj wytrzymam, może jutro umyję, chociaż już jestem na skraju wytrzymałości, ale no, wiecie, no coś za coś, ja, żeby sobie tam, wiecie, czegoś nie zrobić, to po prostu, no muszę, no, ale jestem już taka głodna. Na śniadanie, wiecie co zjadłam? Makaron z jajkiem, a teraz na obiad też jajko, ale tam jajko, wiecie, to jest najszybsze, najprostsze i w ogóle, w ogóle kawę to bym jeszcze sobie wypiła. Jak myślicie? Czy bym wypiła? Nie, chyba bym nie wypiła. I jeszcze te ziemniaczki posypię koperkiem. Też z rana dałam przysmaczki kotkom, także zobaczcie. Drugi dzień, a już połowy słoiczka nie ma. Ale fajnie, fajnie, bo to cieszy, wiecie? No, nie wychodzi to zapewne taniej, chociaż jakby przeliczyć na kilogramy, no to taka polędwiczka faktycznie, tylko że
Wiecie, taką polędwiczkę to ja wiem, znam to, znam siebie i wiem, że będę im dawała częściej niż normalnie takie przysmaczki tam bym dawała, bo ja też mam takie... czasami im kupuję takie, wiecie, te o... te takie tam różne z marketu, ale prawda jest taka, że... powiem wam, bardzo się cieszę, bo zrobiliśmy Lejli morfologię. No tak, wiecie, co jakiś czas któregoś tam kotka, jak nie ma wystaw, w sensie nie idziemy na żadną wystawę czy coś, to zawsze trzeba łapkę zgolić. Chociaż Karolowi udało się zrobić, słuchajcie, wtedy bez golenia. Ale to też trzeba, wiecie, umieć. Więc Lejla ma wygoloną łapkę, tam jakbyście kiedyś w filmie zauważyli, to się nie zdziwcie, bo ma wygoloną łapkę, ona miała robioną morfologię i powiem wam, byliśmy z nią w ogóle na takim przeglądzie u weterynarza, bo morfologię miała robioną, jak do nas przyjeżdżała, więc stwierdziłam, że no zrobię jej. I słuchajcie, idealną ma morfologię, naprawdę idealna po prostu. Idealna, więc bardzo się z tego cieszę, bo to też oznacza, że jeśli chodzi o tego barfa, o to jedzonko, które robimy, to też oznacza, że wszystko jest ok, że nie dostają czegoś za dużo, jakichś tam witamin, wiecie, czegoś nie za mało. Jeśli wszystko jest super, po prostu w normie, książkowo, to naprawdę ja się bardzo cieszę, więc super. Mam nie lada dylemat, bo stwierdziłam, że zrobię sobie herbatkę. No i wyciągnęłam, jak widać, świąteczny kubeczek. Bardzo lubię ten kubeczek. W tamtym roku go kupiłam. Podoba mi się to, że jest taki naprawdę dość spory. Ja go kupiłam, z tego co pamiętam, w Pepco. I naprawdę... naprawdę jest fajny, bo ja lubię w ogóle, jak kubek jest tutaj taki szerszy i się zwęża. Bardzo lubię takie kubki. No, także zrobię sobie herbatkę, tylko nie wiem za bardzo, którą. Mam dylemat, bo tą bardzo lubię, ale jakoś tak bardziej pasuje mi malinowa. I tak sobie pomyślałam, że... słuchajcie, sobie dodam, zrobię sobie tą herbatkę z miodem. No, także chyba sobie jednak tą malinową zrobię. Tak myślę. Ojeju, jak ją się otwiera, jak ona pachnie, słuchajcie. Niby tak, nie wiem w ogóle, niby zwykłe, ale bardzo, bardzo ładnie, bardzo mocno pachnie. Nie wszystkie malinowe tak pachną, w ogóle nie wszystkie owocowe tak pachną. Więc bardzo się cieszę, także zrobię sobie ją z miodem, bez cukru. Ale ja w ogóle ostatnio się przyzwyczaiłam jakoś tak pić herbatę bez cukru, chociaż jest mi ciężko, bo bardzo lubię, zwłaszcza miętową z cukrem. Nie wiem, tak mam takie jakieś przyzwyczajenie, bo zawsze piłam miętową. Pomimo tego, że ziołowych się nie pije z cukrem, no to ja zawsze piłam. No i tak się przyzwyczaiłam, ale koniec, miód sobie dodam. Staram się po prostu nie pić z cukrem. Także no, woda mi się tutaj grzeje, zaraz sobie zrobię. I tak sobie myślę, że sobie wypiję jeszcze gorącą. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja lubię jeszcze pić, jak jest naprawdę gorąca. Artur się ze mnie śmieje, bo on tego nie rozumie. On woli, jak jest przestudzona, a ja naprawdę bardzo lubię gorącą. Wręcz wrzątek od razu pić. Tak mam. Tak samo z kawą, też lubię gorącą. On mówi, że dawno by się poparzył, no a ja jak widać jestem inna. Okej, kochani, otwieram kalendarz. Dzisiaj piątka, 5 grudnia. Proszę bardzo. Gdzie mamy piąteczkę? Tu. Tu mamy piąteczkę, zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. W piąteczce taka sama wielkość jak czwóreczka. Tutaj 4, 5 i 6 jest takiej samej wielkości, widzicie? Dobra.
Jejku. Człowiek niecierpliwy jest. Uuu, tutaj mamy coś też w kremie. Czekajcie, ostrość. Maska do ust. O, tak? Dobrze mówię. Na noc. Aha, no widzicie. Czekajcie, otworzę. To jest takie coś. Takiego czegoś, nie będę tego, to jest coś przezroczystego, taka przezroczysta. Nie będę tego, że tak powiem, na zewnątrz wypychać, bo nie o to chodzi. A powiem Wam, że nigdy czegoś takiego nie miałam. Nigdy nie miałam. No dobra. Bardzo fajnie, cieszę się, bo to jest dla mnie nowość. Nigdy wcześniej maseczki do ust nie miałam, więc bardzo fajna sprawa, cieszę się. Zawsze to czegoś nowego możemy spróbować. No, super. Dobra. To ja już sobie na toaletkę tam wkładam te wszystkie rzeczy. Dobra, wkładamy sobie tu piąteczkę. Jutro szósteczka. Powiem Wam, że fajne to jest. Naprawdę fajne to jest. Nigdy wcześniej nie miałam takiego fajnego kalendarza. I powiem Wam, że naprawdę fajne. I już nie mogę się zawsze doczekać. Wieczorem sobie tak myślę, o, no, żeby był już ten dzień, że będę otwierać. O, fajnie, fajnie. Naprawdę fajna rzecz. No. A już zwłaszcza jak, wiecie, jak mamy jakiś kalendarz taki, który chcieliśmy, nie? No, którego jesteśmy ciekawi. Także fajna rzecz. Ok, zamykamy. Zamykamy i czekamy na jutro. No więc na obiad były ziemniaczki, jednak tutaj resztka została, już nie zjedliśmy. Z mlekiem zsiadłym, jajkiem sadzonym i z buraczkami. Tam jeszcze posypałam koperkiem, a na jutro zrobiłam, słuchajcie, jeszcze ciepła, bo zrobiłam później po obiedzie, jeszcze trochę odpoczęłam. Teraz sprzątałam i w międzyczasie gotowałam. Zupka buraczkowa na filetach z udka zrobiłam. Słuchajcie, no wszystko jest, marchewka, pietruszki, wszystko, ziemniaczki. Też jest pietruszka, taka wiecie, no. Tylko, że zawsze w buraczkowej to nie widać. O, tutaj widać jakąś zieloną część. No, wszystko jest zalane tym. Mówcie, jak to się mówi. Śmietanką, 30 i no. Także na jutro Artur smakował, ja też smakowałam. Artur mówi, że po prostu bomba, normalnie. Zupka marzenie. Zupka marzenie. Także do smaku dodałam pieprz, cukier, sól i cytrynę. Także zawsze tak samo do smaku. Czasami jak nie mam cytryny, to octu dodam, ale no wiadomo, lepiej smakuje cytryna. Chociaż nie wiem, czy wszystkim lepiej smakuje, ale no moim zdaniem cytryna lepiej. Więc tak to wygląda. No hej, mam aureolkę pod postacią lampy. Przyszłam sobie tutaj do sypialni, bo wzięłam prysznic i tak sobie wymyśliłam, że w końcu nałożę sobie jakąś maseczkę, bo nie wiem, kiedy miałam ostatnią maseczkę. I prawda jest taka, Emilka zostaw, nie wiem, co ona tu ma. I prawda jest taka, że wiecie, tam czasami jak jestem pod prysznicem, no to sobie peeling zrobię i tak dalej, ale maseczka to już zawsze nie mam czasu, nie? W sensie, może czas to bym miała, ale często sobie myślę, dobra, dzisiaj sobie nałożę maseczkę, coś tam, a potem po prostu zapominam. A że tak sobie teraz pomyślałam, że skoro nie zapomniałam, to to zrobię. Tylko teraz, bo ja mam to wszystkie maseczki
wszystkie maseczki, które mam, to mam tutaj w szufladzie, w szafce nocnej. I teraz, wiecie co, bym chciała zużyć taką, którą kiedyś dostałam od jednej z Was. W ogóle tutaj mam jeszcze tą też w prezencie od Was. A jejku, mam tego trochę. Tutaj jeszcze różne takie próbki mam i w ogóle. Ale dobra, spokojnie. Teraz wiecie, Emilka, idź mi stąd. Idź mi stąd. Ale teraz jak jest zima, to ja to spokojnie wszystko pozużywam. Bo wiecie, jak to jest latem, nie? No, co Wam mam mówić. Ale zimą jest łatwiej. Takie słodkie. Takie słodkie. Lama Queen sobie zrobimy. To jest maseczka od jednej z Was, którą dostałam dawno temu, ale no nic, matująca maska w płacie 3D, Insta Effect, oh my god, no zobaczymy, biorę ją. Peelingiem sobie zrobiłam z Eveline, tym drobnym, tym drobnoziarnistym, także to już jest ostatnia maseczka z tych prezentów, które dostałam wcześniej. Teraz mi jeszcze została tylko tamta. I praktycznie chyba już nie mam nic więcej z maseczek. Mamma mia, ale to jest oczywiście rzadkie, wiecie. Jak zawsze. I tak sobie pomyślałam, że od razu Wam opowiem, co tutaj dzisiejszego dnia się działo, ale najpierw skupmy się na jednym, bo wiecie, nie, jak to jest. Tutaj nie wiem, gdzie jest. O, tu będzie nos. To lecimy tak. Tu będzie, o, tak. Tu są oczy, tu są rzęsy. Dobra. To będzie tak, więc dobrze, że wziąłam lusterko. O, ale zimne. To tak. Gdzie tu jest to zawinięte? Nie mogę odwinąć. O mama mia, o mama mia. Dobra. Buzia. Dobra. To jest zawsze tam, wiecie, oczywiście bardziej pofałdowane, ale... Ale mi się już podoba. Muszę już to wszystko pozużywać, słuchajcie, bo naprawdę. Już to tak dawno dostałam. Mam nadzieję, że z terminem ważności. Ale to ma tak długie, słuchajcie, terminy ważności. Nos mi uciekł. O, no teraz to jest, to ja rozumiem. No wyglądam jak faktycznie królowa, no na co? Ja tam zaraz przyjdę. Emilka, to ty broisz? Nie no, bomba. Dobra, muszę to sobie tak, o, 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 o. O, 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 o. No, elegancja Francja. Mogę, te zwierzątka to mnie rozwalają. No, podoba mi się. Powiem Wam, że naprawdę to mi się podoba. No. Ale fajnie, fajnie. Gładka skóra bez błyszczenia, bez zaskórników. 15 minut. No dobra. Potrzymam 15 minut. Żal mi zawsze, te opakowania, słuchajcie, są takie piękne, że żal mi zawsze wyrzucić, no ale niestety. No, także jeszcze od Was mam tą maseczkę i chyba z maseczek to już wszystko będzie, bo tutaj mam jeszcze te próbki od mamy.
Boże, ja mam tutaj jeszcze, słuchajcie, ten moje, mój seboradin, ampułki, ja to muszę zużyć. I tak to jest, tu wszystko, wiecie, wrzucam. Tu mam jeszcze parę próbek od mamy. Ojeju, jeszcze mam taką. Odejdź, Emilka. Dobra, to mam dwie. Dobra. To ja je sobie zaraz sobie je ten wyłożę i następnym razem zużyję tą, bo tą dostałam wcześniej. No faktycznie, pamiętam. Dobra. To tą sobie wyjmę. Wyjmę. Dobra, tu mam jakieś tam krówki kremu. To sobie poprzeglądam później i też zobaczę, ale dobra, już z maseczek to nic więcej nie mam. Dobra, to ja sobie teraz tą na wierzch wyciągnę, ta będzie następna. I tak to będzie. Tak będzie git. No, a teraz Wam powiem, co tu dzisiejszego dnia się wydarzyło. Boże. Spada mi to. Emilka, bo Ci mówię, no. Szogunie. Szogunie, ty. Ty jesteś szogun? Tak? Szogun mały. Jesteś szogunem? Mój szogun. Więc tak, ugotowałam tą zupę. Słuchajcie, wcześniej ogarnęłam w kuchni, wszystko posprzątałam. A to dlatego, że już jutro chcę mieć czysto, chcę mieć wysprzątane. Wiecie, tam wszystko, łącznie z wyszorowaniem zlewu, blatami, powrzucaniem naczyń do zmywarki, umyciem tego, co do zmywarki się nie nadaje. I podłoga i wszystko. O, tutaj mi się odkleja. I następną rzeczą, którą właśnie zrobiłam, była w międzyczasie ta zupka. No trochę tam było pracy, bo jednak wiecie, te buraczki trzeba obrać, zetrzeć, ziemniaki obrać i pokroić. No, ale fajnie, cieszę się, bo już jutro będzie obiad. A dlaczego tak mi zależało, żeby już na jutro był obiad? A dlatego, że jutro jedziemy do Makro. Słuchajcie, mam taką pustkę w lodówce w ogóle. No, powiem Wam, że no, czekałam do takiego momentu, żeby jechać do Makro, że naprawdę... Emilka! Żeby naprawdę było tak, że mam dosłownie parę rzeczy. I tak, w zamrażalniku, jeśli chodzi o mięso, to mam chyba ze trzy paczki jeszcze piersi z kurczaka, z tych w promocji, co kupiłam, bo tyle mi zostało, bo do barfa dałam, tam nie pamiętam, chyba 5 kilo czy 6 kilo, coś takiego. To jeszcze mi zostało, bo z poprzedniego zakupu też jeszcze miałam. I została mi chyba jedna paczka, 1 kg wątróbki, tylko nie pamiętam teraz, czy z indyka, czy z kury, nie pamiętam. Miesza z tym, w każdym razie wątróbka i to jest wszystko, co mam, jeśli chodzi o koty. A dla nas mam 4 paczki, gdzieś tak po, myślę, pół kilo albo nawet i nie, mięsa mielonego zamrożone. I troszeczkę schabu, ale nie dużo, troszeczkę tam, dosłownie nie wiem, na kilka kotletów. I to wszystko, słuchajcie, nie mam naprawdę nic więcej, nie mam parówek, nie mam żadnej kiełbasy już, żadnej wędliny, wiecie, w plasterkach, nic, po prostu wygołociłam się, mam jeszcze w lodówce, tam w paczce zostało mi troszeczkę wędliny, tej takiej w plasterkach, takiej szyneczki. To nie wiem, najwyżej tam może jak kupimy, byśmy kupili chleb tostowy, to najwyżej bym tą wędlinę zużyła. I to wszystko, słuchajcie, nie mam pomidorów, nie mam, no warzyw to w ogóle naprawdę słabo.
No naprawdę jest, mam bardzo mało wszystkiego. W lodówce praktycznie pustka we wszystkim, w nabiale, tego sera, co kupiliśmy, to zostało dosłownie tyle, kawałek. Także no powiem Wam, że naprawdę poczekałam tak, aż będzie naprawdę, wiecie, wyjedzone, bo nie chcę tak, żeby robić jakieś takie zapasy, nie wiadomo jakie, nie wiadomo ile, a potem się zastanawiać, Jezu, kto to zje, albo, znaczy kto to zje, wiadomo, że my, ale też chodzi o to, żeby nie nakupować tego tyle, żeby potem na siłę jeść, bo termin ważności się kończy, nie? No, także no naprawdę powiem Wam, że zakupy jutro są konieczne, to znaczy jeszcze mogłabym poczekać, nie wiem, 1-2 dni, ale to już naprawdę nie robi, a że już na jutro ugotowałam obiad, więc jutro nie będzie czasu, bo jutro jak pojedziemy na te zakupy, wiecie, rano zjemy śniadanie, ogarnę wszystko. Nie wiem, o której pojedziemy, bo jeszcze Artur musi jutro wyjechać też na trochę, więc nie wiem, ja ogarnę po prostu w domu, jeszcze wiecie, kotkom dam jeść, w kuwetach posprzątam, no tak ogólnie ogarnę, wszystko przygotuję i wtedy będę czekała na Artura i wtedy pojedziemy do makro. No i wtedy wiecie, jak ja to wszystko musimy zrobić, haul. I to jest już zawsze pół dnia. Pół dnia, jak ja to wszystko ogarnę, to już jest koniec dnia tak naprawdę. Jak ja to wszystko poporcjuję, pomrożę, poukładam, wiecie, pomyję, posegreguję, także to się tak wydaje, ale to naprawdę jutro nam zleci dzień. Ja wiem, jak to wygląda, bo jednak my tych zakupów trochę robimy i no, nie wiem jak będzie z pomidorami, bo tam jest tak, że przeważnie są w takich dużych paczkach, ale no zobaczymy, zobaczymy, nie będę nic mówić, zobaczymy jak będzie. Naprawdę powiem Wam, że wyglądam naprawdę dobrze, tylko to odpada, ta część tu odpada, to się nie chce trzymać, no ale co tu zrobić? Nie wiem dlaczego. Może tutaj jest mniej nasączone. No. No ale cieszę się, że zrobiłam sobie maseczkę, bo powiem Wam, że już dawno, dawno nic nie miałam. Już nie mogę się doczekać, jak zagoi mi się to. Potem sobie włosy wysuszę, ale powiem Wam, że naprawdę już nie mogę się tak doczekać, jak mi to się wszystko na głowie zagoi, to pójdę do fryzjera, pofarbuję sobie włosy, zetnę te włosy. Już nie mogę się doczekać, bo tak się naprawdę zastanawiałam, czy nie iść, ale jak mi jeszcze to do końca nie było wyleczone, to tutaj, to stwierdziłam, że nie będę ryzykować, żeby potem nie żałować. Jeszcze się przemęczę, przeczekam, wiecie, żeby tam nic się nie wydarzyło i wtedy na spokojnie. Myślę, no mam nadzieję, że już na święta Bożego Narodzenia będę miała tak naprawdę wszystko na 100% zagojone i z takim, wiecie, będę mogła się zapisać o tyle wcześniej, żeby pójść i żeby no i żeby mieć to zrobione, bo powiem Wam, że już naprawdę nie, już teraz w ogóle nie chcę sobie sama farbować, chcę iść do fryzjera, bo chcę też ściąć. I bo już mnie denerwują te włosy. Nie lej, Lusia, to dla Ciebie nie jest. To nie jest kotkik, to jest lama. I ona nie jest dla kotkików. No, także lej, Lusia, zobacz jaka piękna. Ale nie piękniejsza niż Ty. No wiadomo, że nie. No, także wiecie, bo to tak jest, że już naprawdę jak dawno nie byłam u fryzjera. Nawet nie pamiętam, kiedy ja byłam u fryzjera. I też jeśli chodzi o buzię, to też muszę zacząć, wiecie, człowiek by chciał jakiejś takiej regularności, żeby coś, a nie, to tak raz w czas, jak sobie przypomni, jak chwilę czasu znajdzie, no bo ogólnie też to się tak wydaje, ale tu, tam biegam, ciągle coś, a takie rzeczy to się zostawia na ostatnią chwilę, a tej ostatniej chwili zawsze brakuje i
I teraz też wiecie, ja sobie chwileczkę teraz posiedzę, wysuszę sobie włosy i idę dla was vlog robić, nie? I jest noc. Noc. Jak ja kończę, słuchajcie, vloga wam, jak zmontuję, przemielę, zrenderuję się, wrzucam na kanał, to ja kończę o 24, 24.30 i wtedy dopiero idę spać. Czasami jest nawet tak, że jak już nie mogę wytrzymać, to po prostu zostawiam to i dopiero rano wam wrzucam, bo już na przykład, nie wiem, jest 24 i czasami jest tak, że wiecie, że coś mi się tam, nie wiem, z komputerem zadzieje, coś nie chce mi działać, coś, nie wiem, internet słabo działa, bo czasami są takie dni, że tak muli, że tak źle działa i też nie wiem, nie mogę obczaić od tego, od czego to zależy. Są takie dni, że szybko chodzi, są takie dni, że słabo chodzi, wolno. No nie wiem, w każdym razie no, są czasami takie dni, a że nie mogę po prostu tego zrobić. Już padam na twarz normalnie, 24.30 i już padam i już wiecie, mówię dobra. I wrzucam rano i dlatego czasami albo jak mi coś... Ja musiałam iść, bo Emilka broi. Mam zabawkę, hurra, hurra. No jak mi coś na przykład wyskoczy czy coś, to czasami też jest tak, że zaczynam później tego vloga montować i też nie zawsze wiecie, zdążę, także no różnie jest, ale tak jak wam mówiłam, ja się staram ogólnie wrzucać codziennie, chociaż czasami mówię wam, chodzę spać nieprzytomna, rano budzę się jeszcze nieprzytomna. Ale nie narzekam, słuchajcie, nie narzekam. Ja to lubię, bo wiecie, gdybym ja na przykład nie lubiła tego, to bym pewnie jednego dnia powiedziała, dobra, nie robię, nie chce mi się, drugiego dnia, dobra, tam wrzucę za tydzień coś. Nie, no tak, tak, tak nie. Ja lubię to robić, tylko czasami sam montaż filmu i to wszystko, to ja to lubię i nagrywanie, tylko... Czasami wnerwia mnie właśnie to, że internet wolno chodzi i ten film samo to wrzucanie, wiecie, do internetu po prostu długo zajmuje. To jest takie troszeczkę denerwujące, ale też nie aż tak, żeby tam nie wiadomo jak się złościć. No chwilę im dam ten sznurek, słuchajcie, to jest taki... Tutaj Artur dał taką starą antenkę, bo był patyk, ale już oczywiście odgryzione wszystko. I to jest taki sznureczek, który tak, o, tak robicie. I to jest taka frajda. A Karol to najlepiej by to zjadł, nie? W całości. Na tym punkcie ma fioła. Nie, Karol? Tak. No. Emilka coś, ten, Ewa coś ostatnio złości się na Emilkę. Ją denerwuje, nie wiem, syczy na nią, bo czy chyba Emilka sobie coś przeskrobała u Ewy. Nie wiem co, bo mnie przy tym nie było, ale mają jakiś konflikt, chyba trzeba będzie go rozwiązać. Muszę z nimi porozmawiać, wiecie. Czasami dzieci się kłócą, trzeba z nimi porozmawiać, nie? No, rozwiązać jakieś problemy ich. No, oni też tam mają swoje problemy. No dobra kochani, to tak, chciałam wam powiedzieć właśnie, że jutro będą zakupki i teraz idę ściągać maseczkę i idę robić dla was vlog i ja dziękuję wam za dzisiaj i pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia w następnym filmiku, pa pa!